Do dziś nie wiem, co za przeklęty wypadek i splot osobistych przypadłości spowodował, że na lat kilkanaście utonąłem w twórczości, którą Niemcy określają Heimatskunde. Satysfakcja z tego niewielka pod każdym względem, a życie ucieka. Do dziś nie potrafię rozstrzygnąć, dlaczego opętało mnie to miasto, niezmiennie prowincjonalne w swej mentalności i brudne, po którym przechodzą obcy mi ludzie. Nie pojmuję. Może było to poszukiwanie źródeł zagubionego dzieciństwa, niepogodzenie się z utratą blasku i światła rzeczy, chęć przedłużenia snu, niechęć przebudzenia. Nie wiem. Może przyczyny były bardziej prozaiczne. Rzuciliśmy pierwsze spojrzenie na Tarnów i weszliśmy do miasta od zachodu i od południa, podobnie jak historia, która przywędrowała tu z Krakowa, Tyńca i Melsztyna, siadając najpierw na kopcu góry Świętego Marcina i pilnie się przyglądając ku wzgórzu tarnowskiemu. Zanim się namyśliła zbudować miasto, widać było jeszcze na dalszym widnokręgu górę piaskową, za naszych czasów Lasek Buloński Tarnowa. Thank you.
Thank you.